Dobry wieczór. Wygrywamy na razie, bo dla mnie to jest mecz w dalszym ciągu, który się nie skończył. Po pierwszej połowie wygrywamy 2-0 i trzeba będzie trochę poczekać na rozegranie drugiej połowy. Dobrze, że wygrywamy, bo nie zagraliśmy rewelacyjnego spotkania, ale gdzieś to doświadczenie było przy tych bramkach widoczne. Tak na dobrą sprawę w pierwszej połowie mieliśmy takie trzy sytuacje, gdzie mogliśmy, czy powinniśmy nawet lepiej to rozegrać, skończyć. Mam na uwadze kontry, gdzie wychodziliśmy nawet w jednej sytuacji 5-2 i nie oddaliśmy strzału. I o to mieliśmy pretensje do zawodników w przerwie. Druga połowa, przewaga gospodarzy, ale ostatnia akcja Luki Zalandii, który lubi końcówki pucharowe i to też pokazał. I ta druga bramka no, dała nam duży, duży bonus, ale tak jak wspomniałem, mecz się jeszcze nie skończył. Zacznę od gratulacji za zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Oczywiście to był pierwszy mecz, ale ten mecz ustawił dwumecz. Co mogę powiedzieć? Chłopacy się bardzo starali, ale zabrakło nam jakości pod bramką Arki. Mieliśmy swoje sytuacje, a głupie błędy pozbawiły nas tutaj dwóch bramek, bo prosty błąd przy bramce na 1-0, potem ta sytuacja, gdzie jest minutę do końca, mały stały fragment gry. Chcieliśmy rzucić na dalszy słupek, a zawodnicy biorą piłkę, szybko rozgrywają. Arka to jest zespół naprawdę dobry i to wyszło z tej sytuacji na 2-0. Nie mogę odmówić zaangażowania, ale mówię, głupota niektórych no była dzisiaj na dość wysokim poziomie, o to mamy pretensje. Wiedzieliśmy, z kim gramy, drużyna Arki wygrała z Jagiellonią i to jest naprawdę poukładany zespół. Myśmy chcieli grać fajnie po piłkarsku i to nas dzisiaj zgubiło. Dziękuję. Dziękuję, czy są jakieś pytania? No i dobrze, dziękujemy. Dobra, dziękuję. Szerokie drogi. Do widzenia. Którego to jest?